Cześć, witajcie. Mamy 1 maja, a ja zamiast odpoczywać jadę do kuzyna, do Grzesia, trochę ziemi porównać. Grzesiu mieszka, że tak powiem, u nas na dzielni, a przynajmniej będzie chciał mieszkać w nowym domu, bo mieszka tu na osiedlu, a kawałek dalej kupił działkę. U Grzesia już byliśmy, kto ogląda, to będzie kojarzył, a Grzesiu dokładnie mieszka, jak teraz widzicie przede mną, ukaże wam się jezioro. To Grzesiu za tym drzewem tam ma działkę, za jeziorem. Można go nazwać Grzesiu z nad jeziora. Jutro mają mu przywieźć bloczki. Jedziemy trochę ziemi mu tam wyrównać. Kołami trochę się ugniecie. No i co? To trzeba pomóc kuzynowi, tak po kosztach. Chce chłop mieszkać w domu z żoną, to dziecko już, że tak powiem, dorobili. To trzeba myśleć o jakiejś chałupce większej. Zaraz dojedziemy i startujemy. No i dolatujemy. Na wjeździe są płyty Jumbo, wszechobecne dziury, standardowo. No i tutaj sobie to wjazdu zrobili. No i tu jak się kończy działka, no nawet trochę wcześniej, z 5 metrów, no to teraz już woda nie stoi, ale ja tu rowerami przyjeżdżałem zobaczyć, co tu się dzieje, no to tu generalnie miejscami było ze 30 cm wody. Wrzucę wam fotki, jak znajdę w telefonie, tak? O, po lewej stronie jeszcze widać, jak woda tutaj miejscami jest. No i bagno generalnie, bagno, tak? A Grzesiu to wiecie, czym się zajmuje. Takie robi budowlane rzeczy. Jak będziecie coś chcieli od niego, to macie tu na tym. Możecie sobie zobaczyć, co tu ma. Wykończenia wnętrz, jakieś takie płytki kładzie. Telefon jest. Facebook jest. Więcej nic nie potrzeba, tak? Ja muszę się rozbroić i będziemy wozić. Startuję to. Na drodze trochę te wertepy porównam, bo co najwyżej to tu można, wiecie, zęby wybić. Rowki pokopane, żeby wodę spuścić. O, jest mokro, na spodzie jest jeszcze szlam jest. Parką się to po tym pojeździ, ale tak czymś więcej, to powiem wam, że lipa. Jestem, do kuzyna pojechałem koparką, bo to wiesz, jak to mówią, czasu na nic nie ma, to no tak, bo to wiesz. No i startujemy. Chwilę, jak to mówią, sobie pogadaliśmy. Przodek dosypiemy, żeby mu tu woda nie podchodziła od przodu. Drogę jak będą robić, to sobie tam dopasują wysokość drogi. Nie wiadomo, czy będą robić oni, czy
Droga jest miejska, więc wiecie jak jest, nie? Miasto może za 15 lat zrobi, albo nigdy. Przodek dosypiemy. Będzie wyżej. A całą działkę i tak dosypiemy, tak żeby po prostu była wyżej. I mu tu nie podchodziła woda. To najważniejsze, żeby woda nie podchodziła, bo to widzicie. Mieszka nad jeziorem. Taką działkę kupił, taką maną. Co ja będę tłumaczył komukolwiek. A jeszcze nie mają wody, że tak powiem, z wodociągów, bo oczywiście ci coś tam przeciągają, jakieś przepisy idiotyczne to tamto. To tak jak u nas zrobiliśmy wodę. To też miasto tam przeciągali, to się ciągło w nieskończoność, tak? Jest za dużo biurokracji, by trzeba było trochę tych ludzi przegonić z tej biurokracji, bo to... takie rzeczy to powinno być wkopane, odebrane, do widzenia, a tam rok czasu się pierdolą z papierami, tak? Ja to teraz ładnie podosypuję i... zajeżdżę to. Najważniejsze to jest zajeździć to trochę, bo to... transport przyjedzie bloczków, no to nam tutaj w tej ziemi. Od roku, że tak powiem, bloczki jadą na budowę.
boże powoli ziemię. I trzeba sobie powiedzieć o takich działkach nad jeziorem, tak jak tutaj, że one się swoimi prawami rządzą, tak? Całe to osiedle po lewo, to samo jest bagno. Sami zobaczcie sobie tu z przodu, co jest, tak? To jest bagno. Jak to się wody napiło, ja tu obrzucę to ziemią, podniosę ten teren. Tą stronę już mamy tutaj w miarę ok. Wcześniej była podniesiona. Tu normalnie się po tym jeździ. A niestety tam, gdzie jest jeszcze niepodniesione, nie, to woda się namięka z ziemią. No i robi się, wiecie, to samo co w polu, tak? Wjeżdżacie w pole, wydaje się ok. I chlub ciągnikiem. Tu jako parką to po prostu widzę, jak mi się tam gdzieś tam przysiadł, to tylną łyżką się wydrapie. Ale z jakąś dostawą, tak jak tu mają bloczki przywieźć, to przyjadą tu z przodu czy z boku i wyładują i wiodą do domu, tak? O jakimś jeżdżeniu po działce, to tu mowy nie ma. No ale za to, jak to mówią, jezioro pod domem. Zawsze są jakieś zalety. Można z okna łowy łowić ryby. Jak jeździmy, to przypomnę, jak się nabiera do pełna łyżkę, bo na pewno będzie młodych, trochę dołączyło, dobijamy do 5000, to można przypomnieć wam, jak się ładuje na łyżkę przednią. Z prawej strony macie taki bolec, który na czujnik poziomowania jest, ustawiacie sobie tą łyżkę na poziomo, zamykacie krokodyla, ogień do przodu, nabieracie trochę, podnosicie łyżkę, domykacie, otwieracie krokodyla i cofacie. No i macie pełną łyżkę. Od co? Filozofia wielka. Nigdy nie domykam łyżki na samym dole, bo nie zrobicie tego, urwiecie siłowniki, tak? No, może nie urwiecie, bo te siłowniki są mokre, mocne. Ale tak jak w moim przypadku, to już po takim okresie eksploatacji mam do roboty uszczelnienia na siłownikach krokodyla. Więc jeżeli chodzi o siły działające na to, to są też ogromne. To jest. Na tu ziemi na worze, czy uda się to wyrównać, czy nie, to nieważne. Sprzątniemy tą ziemię z przodu. Jak podeschnie, to najwyżej, jak to mówią, któregoś dnia przyjadę po robocie na 2 godzinki i to podrównam. A przy okazji dzisiaj tam zrobimy ten rów za działką, żeby był głębiej. No i woda schodziła. Kładziemy łyżkę, ogień do przodu, wbijamy, podnosimy, dopychamy, cofamy, uchylamy trochę krokodyla, żeby tą pojemność łyżki zwiększyć. No i tak mniej więcej, tak jak widzicie, łyżka jest pełna po prostu. Robota dzisiaj elegancka, pogoda, słoneczko świeci, pogoda nam pomaga, ale za parę dni ma znów popadać, więc tu wystarczy mały opad, 2-3 litry, 5 nawet. No i co? I dojazd się kończy. Tak? Siada. W tym suchym
się podsypie, to słoneczko przewieje i można to zajeździć później. Ja robię dalej, przerzucę was z powrotem na timelapsa i tu zejdzie jeszcze dobre 2-3 godzinki. Zabawimy się teraz trackera i przestawimy tą przyczepę. Delikatnie ją cofniemy, bo to ona jest w takim stanie, wiecie, bardziej słaby niż znany.
tyłu bardziej, czy tak ci zostawić? Możesz trochę tam dać, ja deski podłożę i popchnąć. No i wyrównaj trochę do śniegu. Ale bliżej płotu, czy co? Co, i teraz do tyłu, czy co? Tu podkładasz coś pod TT, żeby była w poziomie, jakieś bloczki? Może pod dyszel? Może pod dyszel coś podłożyć? Co? Może pod dyszel podłożyć? No tu pod ten, nie? To zawsze będzie tam jakoś trochę stabilniej stało, nie? Dobra, weź tam, wypnij ten łańcuch. Operacja się udała. Jak będzie ci się chciało, to se koła zrobisz, nie? Przestań, kurwa, ale się to bawi. Ja za lapety daję więcej niż na to. Thank you.
powoli zbliżamy się do końca. Jedziemy sobie tam, to zobaczycie, co się udało zrobić. Dużo więcej też się nie da dzisiaj zrobić ze względu na to, że pod spodem dalej woda wychodzi. Miejscami wjeżdżam do koła toną i tak podsuwam po prostu tej ziemi do przodu, podsuwam trochę jeszcze po wierzchu. Miejscami to jakoś się ubiło, ale miejscami jest jeszcze katastrofa. Tak to widzicie. O, tu miejscami to koło mi pod ramę wchodzi. To na razie tu nic nie zrobię. Błoto wypływa spod spodu. Ale słoneczko przyjdzie, owieje. Gorsze błoto było, jak pierwszy raz przyjeżdżałem i teraz jest to przywieziona ta ziemia. Ta ziemia tu jest takiej budowy obok. Widzicie, takie bardziej brązowa ziemia jest. Bo to jest tego terenu za tymi domkami tam obok. Co widać przede mną domki. Za tymi domkami. Robiłem pięcioraczki takie, to kto tam jest na kanale, to będzie kojarzył. No i stamtąd ziemię wywoziliśmy. Tej ziemi było przywiezione, jak dobrze pamiętam, kilkanaście wywrotek. Ona tu się uleżała elegancko. W tamtym czasie nie było szansy wjechać na działkę, bo było za mokro. Robimy teraz to na wiosnę i sami widzicie jezioro obok i tu będzie w miarę okej, no. Umówmy się, no, woda będzie podchodzić, gruntowa, ale tutaj już podwórko podsypane. O, jadę tu koła toną. Majta koparką na wszystkie strony, no ale tu widać, jak się przejedzie, to rózby się robią. Wyschnie z dwa tygodnie, przyjadę i się podrówna, tak? Grzesiu będzie to murował. Będzie czas, żeby tu podjechać na godzinkę czy dwie. No i jeszcze druga sprawa, to ten rów tam trzeba wyczyścić z tyłu. A dzisiaj nie będę się tam bał. Tym bagnie taplał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wywiozę całą tą ziemię, zostało raptem kilka łyżek i z wami będę się żegnał. Przyjedziemy następnym razem, znów coś podziałamy. Robię ostatnie szlify. Ostatni szlif zrobimy tym przednią łyżką.